coś takiego ci wysłał, że musiali tam. Witam serdecznie, Kamil Kotowski z tej strony. Dzień dobry. Czy z panem Stanisławem mam przyjemność? Tak jest. Panie Stanisławie, ostatnio rozmawialiśmy odnośnie inwestycji, no i mówił pan prosto i wyraźnie, że nie jest pan zainteresowany, ale dostałem dzisiaj na biurko taką rekomendację, że stwierdziłem, że po prostu zadzwonię do pana i spróbuję jeszcze raz. Ma pan chwilę? Wie pan co, i tak nie będę tym zainteresowany. Słucham? I tak nie będę tym zainteresowany. A czemu pan taki jest sceptycznie nastawiony? Ponieważ wiesz, że sobie bardzo dobrze radzę sam, nie potrzebuję nikogo, niczego. Proszę pana, 20% stopy w ciągu dwóch dni. Czy tyle pana fabrycia przydawało? Wie pan, że jak to jest takie coś wspaniałego, to niech pan wrzuci całą swoją wartość, ile pan w życiu ma, i pan nie będzie potrzebował pana Stanisława, żeby zarobić na tym kupę pieniędzy. Jak pan ma takie stopy zwrotu kręci, to w ogóle nie wiem, po co pan do mnie dzwoni. Ale za dwa dni pan będzie miał 20%, za kolejne dwa dni 20%. W ogóle panie, do końca roku pan będziesz najbogatszym człowiekiem na świecie. Spierolenie zupełnie, proszę pana. Powiem tak, mam jeszcze jedną spółkę, którą bym panu polecił, ale wie pan co, nie polecę ją panu. Wie pan dlaczego? Bo jest tam strasznie nieuprzejmy dla mnie, tak? Nie, dlatego, po prostu pan gada głupoty. Po prostu pan gada głupoty. 20% stopy zwrotu w ciągu dwóch dni. Chce pan o to słyszeć czy nie? No proszę pana, to nie pan sam sobie tam wyrzuci, to mówię, pan będzie miliarderem do końca roku tego. Słucham? Pan będzie miliarderem do końca roku, jak pan tam całe wszystkie swoje pieniądze wrzuci. O, proszę panie. Panie. To bym chociaż w GameStopa wcisnął moje pieniądze. W 5 dni mogę panu zagwarantować stopę zwrotu. Już panu mówię, bo akurat jestem na GameStopie. 162%. Proszę pana, to 162% to pan dzisiaj bierze kredyt na 20 tysięcy i pan ma 40, nie, co ja mówię 40, ponad 50 tysięcy pan ma już za tydzień. Co pan do pana Stanisława dzwoni? 50 tysięcy pan ma za tydzień. Czysty zysk. Proszę a potem pana, pan to powtarza? 50 tysięcy to ja, proszę pana, zarabiam miesięcznie. Tak jest, właśnie, dokładnie. No to jak pan zarabia 50 tysięcy miesięcznie, to pan wkłada tam, nie wiem, 500 000 i po 500 000 pan masz z tego 1,5 miliona i pan emerytem jest do końca życia. Proszę pana, pan chyba nie wie, na czym polega praca brokera. Proszę pana, ja bardzo dobrze wiem i to jest właśnie pana problem. Bo to jak pan bardzo dobrze wie, to ja nie wiem w ogóle, z czym pan ma problem, skoro ja do pana te rekomendacje wyskakuję, a pan na mnie skacze tutaj, co? Ja nie skaczę, ja po prostu no, się śmieję, ponieważ znam realia rynkowe. No to jak pan zna realia rynkowe, no to proszę mi jakieś przedstawić, słucham. Argument, czemu mówić Games Mobile, nie miałby pan zainwestować. Słucham, chociażby jedno. Już właśnie panu mówię. Chodzi o to, że to, co pan mówi, to jest stek bzdur. I stopy zwrotu, stek które bzdur, pan gwarantuje, stopy są tak atrakcyjne, rozumie pan? Są tak atrakcyjne. Ale tak, bo jest debiut. Co pan myśli, że nikt, jak jest debiut, nie wchodzi i tak dalej, nie kupuje terminu płatności? Zadam panu jedno pytanie. Pozwoli pan, tak, że zadam to jedno pytanie. Uważa pan, że błędem jest inwestować teraz w Movie Games Mobile, tylko dlatego, bo daje 20% stopy zwrotu? Tak, to jest proszę pana niemożliwe, to jest nierealne. Czy po prostu pan nie wierzy w to, tak? Pan po prostu w to nie wierzy. To nie, po prostu pan opowiada głupoty. Nie, pan opowiada po prostu. Albo boi, albo nie. Proszę pana, spółka należy do potężnej grupy Movie Games, która zdobyła szacunek i zaufanie wielu polskich inwestorów, tak? Po drugie. Nie mi pan powie, jaka jest aktualnie cena Movie Games na GPW, skoro pan jest brokerem. Jaka jest cena aktualnie Movie Games na GPW? Proszę pana, ja w tym momencie jestem akurat na stoku, a nie na jakimś GPW. Giełdzie. Świetnie, to jak pan nawet nie wie, że GPW to giełda papierów wartościowych. Ha 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 ha
giełda papierów wartościowych się chyba ci tak dzieje tam z tym. Bo pan nie ma pojęcia, co to znaczy GPW. Dobra, widzę, że pan naprawdę chyba nie za tematu, co? No ale proszę pana, kto ty nie wie, że GPW to giełda papierów wartościowych, a podaje się za wielkiego brokera gwarantującego 160% za tydzień? No, GPW to giełda papierów wartościowych. A pan dalej sobie bekę toczy, no. Ale są poważne, albo nie, no bo ja nie mam takich klientów czasu, tak? No nie, to jest bardzo poważne, to nie pan przedstawi... Przedstawię te warunki tego... Pan najwidoczniej umie jedynie się śmiać i pan zostanie komikiem albo klaunem, bo no nie widzę z panem... Nie wiem co. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia.